Cześć kochani, słuchajcie, pokazuję wam wystrój domu mojej znajomej, bardzo dobrej znajomej. Czy wy też tak macie, że macie swoich znajomych, do których chętnie chodzicie, do których was przyciąga, czujecie się u nich jak w domu, jak dzieci w słomie na wsi, a macie też znajomych, do których niechętnie chodzicie i zawsze się wymigujecie? Albo jak już musicie iść, no to tylko uważacie, żeby czegoś nie stłuc, żeby coś nie powiedzieć, jakieś gafy nie strzelić. I ja mam taką znajomą właśnie. Jest fantastyczna. U nich czuję się jak u siebie w domu. Wiem, że jak zadzwonię, czy mam problem, czy nie mam, możemy rozmawiać o niczym i o wszystkim i możemy też milczeć i też się nic nie stanie. Słuchajcie, pozwoliła mi sfilmować swój dom, nie cały. To jest tylko jego część. Niedawno się do niego wprowadzili. Zresztą widać wszystko jest czyściutkie i wygładzone i dociągnięte na ostatni guzik. Szkoda, że nie mogę jej pokazać w całości, ale no, zostawię to dla nas. To jest nasza taka, no tam przez chwilę będzie ją widać, ale to jest nasza taka tajemnica. A że przy okazji, jak jestem już na kawie, przy okazji robi obiad i tutaj widzicie schab pokrojony na cieniutkie plastereczki. Jest posolony, powinien być też popieprzony, ale w trakcie okazało się, że zagadałyśmy się i zapomniała je popieprzyć. No i tutaj się właśnie śmiałyśmy. Jest schab, był pół kilograma bez kości, pokrojony na drobne, na cienkie plastereczki, rozbity, tak jak na schabowy, tak jak widzicie, bardzo cienkie, prawie przezroczyste. Teraz koleżanka układa serek topiony, najzwyklejszy, taki śmietankowy. Na każdą porcję, na każdy plasterek tego schabu. Tak widzicie, dość sporo. Ja myślałam, że będzie tak cieniej, że tak powiem, tak ubogo rozkładała. Ale nie, nie żałowała sobie tego. Oczywiście tam w dali widać gotującą się wodę na kolejną kawę rozpuszczalną z mlekiem. Koło czajnika jest, gotuje się woda na przygotowanie sosu. Sos jest do tego zwykły winiary, taki z paczki oczywiście grzybowy. Pytałam, czy kiedyś robiła swój własny grzybowy sos. Mówi, że nigdy, zawsze robi go z paczki. No cóż, no tak też się zdarza. Widzicie, tutaj teraz koleżanka rozkłada. Tutaj w międzyczasie oczywiście mówi, że najlepszy to jest serek topiony, który się wyjmuje z nocy, to znaczy najlepiej jak nie z lodówki. Ja go przyniosłam oczywiście po drodze kupując w sklepie i on był w zamrażarce, więc go doniosłam, no to się nie zdążył roztopić, więc jest trochę problem z rozsmarowaniem po prostu, ale no dajemy radę, to znaczy ona daje, a ja tylko siedzę i piję kawkę. Na każdy plasterek, tak jak widzicie, rozsmarowuje tą bardzo cienką, ale on tak widać, że jest go sporo, no nie widać, tylko on jest dość spory, każdy ma dość spory kawałek tego serka nałożony, ale jak go rozsmarowuje, to w sumie, o zobaczcie, w sumie tak dość cienka warstwa jest tego. No te plasterki schabowego też są dość spore, także no zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja wam powiem, że takich cudów to jeszcze w domu nie robiłam, albo zwykłe schabowe, albo zawijane takie a la rolatki, ale no z serkiem topionym to nigdy nie robiłam. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. No tutaj oczywiście sobie rozmawiamy, że tak kolokwialnie powiem, o dupie Marynie i o wszystkim i o niczym. W sumie bardzo nam się dobrze rozmawia. Ona ma takiego małego synka, którego tam przez chwilkę widzieliście, jest niemożliwy, bardzo fajny, bardzo go lubię, on też mnie lubi. I zawsze mamy wspólne tematy z jej małym synkiem. O, teraz koleżanka wylała. O, szkoda, że nie wiem, czemu obcięło film. To znaczy ja chyba obcięłam przypadkiem. Tam w rondelku, w garneczku przez chwilę gotował się... co to się gotowało? Zaraz wam powiem, jak to się nazywa. Brokuł. O, mówi, że najlepszy to jest mrożony, ale nie było. Był tylko surowy, zwykły brokuł, więc go ugotowała. Jeden taki dość spory brokuł. Zaraz go pokroi na kawałki. Ile się gotował? Około 10 minut. Musi być lekko twardawy, taki al dente. Przepraszam. I co jeszcze mogę wam powiedzieć? No, o, widzicie? A, już wiem.
bo tam było jak przyniosła, a teraz tak, tak, o. Oj, przyniesiony był pieprz oczywiście, bo się okazało właśnie w międzyczasie, że nie zostały opieprzone te kawałki schabowego. Teraz właśnie koleżanka układa brokuły. One są jeszcze ciepłe, ale są al dente. Także dość sporo też układa na tym serku brokułów. Ja wam powiem, że ten... Ja się też dziwiłam, że prosiła mnie, że mam kupić jeden brokuł. On nie, bo znaczy mi się wydawało, że jest spory, ale zobaczyłam te kawałki schabowego, no to się okazało, znaczy mi się wydawało, że się okaże, że będzie tego brokuła za mało, ale zobaczcie. Poukłada super ekstra i na wszystkie te kawałki, na te wszystkie te plasterki schabu oczywiście brokuła starczy. No i co jeszcze wam mogę powiedzieć? No tu u nas gadka szmatka. W oddali gdzieś tam pies biega z maluchem, tam maluch pokazuje mi swoje zabawki, ja się z nim tam bawię i dyskusję prowadzimy. Niewiele jeszcze mówi, bo jest bardzo mały, ale oczywiście przytaguje, jak jeżeli się zgodzi z moim pytaniem albo z moją odpowiedzią, no to przytakuje głową i się zgadza, że tak jest, jak nie, to mówi, że nie. O! A to nadal trwają, nadal trwa krojenie brokuła. Coś długo. Szkoda, że nie przyspieszyłam. No ale trudno. W sumie to miałam przyspieszyć, nie wiem czemu tak się stało. No musicie mi wybaczyć. Nie zawsze moje wszystkie filmy są dopracowane do perfekcji. O, teraz jest punkt kulminacyjny, a nie, jeszcze nie, jeszcze broku. Zobaczcie, to jest jeden broku, a koleżanka kroi, końca nie widać. Co bym mogła jeszcze wam powiedzieć w międzyczasie? Aha, o tym sosie winiary. Są różne sosy grzybowe, aha, i są sosy pieczarkowe, ale powiedziała, że z sosem pieczarkowym jest obrzydliwy, bo sos pieczarkowy jest mało doprawione i są bardzo mdłe, bo co prawda brokuł jest gotowany w lekko solonej wodzie, ale ona ten brokuł wyciągnie tą sól i po prostu jest mdły przy sosie pieczarkowym, a sos grzybowy jest bardzo dobrze doprawiony, szczególnie ten z winiar, tak mówiła, i taki kupiłam i taki dostanie dołożony, że tak powiem, zalane zostaną te, oj, zdradziłam wszystko, no trudno. I mnie się też nieraz coś wymsknie. Jak widzicie, teraz koleżanka zawija, o, na jedną taki robi, taki mały, taki duży pieróg, tylko przekłada na jedną stronę, leciutko ugniata, żeby schab nie popękał, i każdego tak właśnie robi idealnie. I teraz, aha, no delikatnie, przepraszam was, delikatnie przycisnęła, chyba tylko tak po prostu, aby tak zrobić, bo mocno nie ściskała, żeby właśnie nie wyleciał brokuł, nie zrobił dziurek w schabie. No, małe sprzątanko. Coś tu... Oj, przepraszam was najmocniej. A, no tak, no teraz będzie punkt kulminacyjny, czyli pieprzenie. Zapomnienie o pieprzeniu. Koleżanka mówi, że to nie ma znaczenia. Najważniejsza jest sól, żeby ona teraz w międzyczasie, jak przygotowywała, żeby się trochę przejadła. Oczywiście lepiej jest posolić w międzyczasie przy soli, ale jak przy pieprzeniu, przy teraz zawijaniu, pieprz też spoko jest. W których miejscach będzie w których miejscach spadnie na schabowego i tak tam wszędzie się zadomowi, że tak powiem. Patelnię wyłożyła dlatego, że teraz będzie delikatnie opiekać na oleju każdy z obydwu stron ten taki pierogowy schab. O, olej, nie wiem jaki, ale na pewno najzwyklej, o, wyborny, nawet widać, o, reklama była przypadkiem. I teraz poczekamy, aż się zagrzeje na patelni. W międzyczasie, o właśnie, w międzyczasie. I tutaj się pytam o mąkę, bo mówi, że będzie teraz obtaczać każdego z osobna
w mące, a zapytałam, czy może być w jajku i w bułce tartej, tak jak zwykłe schabowe. Powiedziała, że w żadnym wypadku, ponieważ obtoczenie w mące i usmażenie tego w oleju da taki delikatny, puści sok po prostu. A obtoczenie w jajku i w bułce tartej da tylko efekt takiego po prostu, chciałam powiedzieć, da taki efekt spójności, żeby się nie rozpadł ten pieróg schabowy, a po prostu mąka da to, że jak one zaczną się tam roztapiać, znaczy smażyć zwyczajnie, no to po prostu puszczą sok i ten serek puści sok i schab puści sok i brokuł też puści sok, a właśnie mąka da to, że się zrobi taki sosik, tak, schabowe, pierogowe, schabowe w sosie własnym, o. No tutaj też szkoda, że nie przyspieszyłam. No bywa i tak, nie myli się ten, kto nic nie robi. O, tu już koleżanka przekłada na drugą stronę. Kilka już widzicie, jest już mniej na stoliku. W ogóle to zawsze też chciałam mieć taki właśnie stolik, to znaczy to jest szaf, to są szafki zwyczajne, ale zrobione z blatem, który służy jako po prostu stół do przyprawiania potraw, tak, do przygotowywania potraw. U moich rodziców w domu, moim rodzinnym, też była taka szafka i też blat był przygotowany do po prostu do przygotowywania potraw, ale ja rzadko z tego korzystałam, bo tak jak u koleżanki na brzegu nie było żadnego zabezpieczenia, więc było też łatwo umyć albo coś zetrzeć, tak jak ze stolnicy, wiecie, nie ma zabezpieczenia. A niektóre stolnice mają specjalnie właśnie zabezpieczenie, że jak się ktoś oprze fartuchem, czy ma, nie ma fartucha, ma ubranie, to żeby po prostu nie ubrudzić. No i u moich rodziców było takie zabezpieczenie i strasznie mi to drażniło, bo właśnie czy mąka, czy coś zawsze wpadło i trzeba było się bardzo namęczyć, żeby po prostu wymyć ten blat. Tu chyba wiesz, że się zalewa. Mam na dole, bo... Ale pięknie wyglądają. Wiesz co, jak bitki teraz wyglądają z wierzchu. No, tak to. No, ale pyszne. No i teraz do piekarnika i sobie możesz... O. One będą się pić, to powinien dojść. Na siebie, nie? Mhm. Teraz w piekarniku tylko sprawdzasz, jak będziesz piekła, no za pół godziny możesz sprawdzić, czy są miękkie. Jak będą miękkie, to wyjmuję. No wyjąć i dawać jeść. I papulku.